wsparcie przez wypowiedzi. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Hubert Pietrzak, pełnię funkcję wiceprezesa struktur PiS-15 w okręgu częstochowskim. Ze względu na to, iż pan poseł jest w drodze do Częstochowy, także ja tutaj przedstawię jego po prostu list otwarty w bardzo ważnej sprawie dotyczącej budżetu, bo dzisiaj mamy projekt budżetu, o którym Państwo będą dyskutować. To jest pewny wstęp, ja sobie pozwolę odczytać. List otwarty posła Tomasza Jaskóły w sprawie modernizacji stadionu Rakowa Częstochowa przy ulicy Wnimanowskiego 83. Szanowni Państwo, do napisania tego listu skłoniła mnie bulwersująca sytuacja związana z projektem budżetu miasta na rok 2017. W projekcie budżetu nie ma niestety ani grosza na budowę oświetlenia i zadaszenia trybun miejskiego stadionu przy ulicy Limanowskiego 83, co pozwoliłoby zgodnie z wymogami PZPN bez przeszkód rozgrywać drużynie Rakowa mecze w Częstochowie. Podczas organizowanej przez moje biuro poselskie debaty pod tytułem Częstochowa Sport Nowe Zasady Czystsza Gra wielokrotnie środowiska sportowe sygnalizowały problem dotyczący złego rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na sport w naszym mieście. Fakt braku w projekcie budżetu miasta tak istotnej inwestycji jak modernizacja stadionu Rakowa potwierdza tylko patologiczną sytuację. W związku z powyższym pozwalam sobie zadać pytanie. Po pierwsze, po co w budżecie miasta przeznacza się jakiekolwiek pieniądze na klub sportowy Raków? Po drugie, po co mieszkańcom Częstochowy klub, który częstochowski będzie wyłącznie z nazwy? Po trzecie, w jaki sposób Raków może pozytywnie wpłynąć na reklamę miasta, skoro nie będzie rozgrywał swoich spotkań w Częstochowie? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że znajdzie się grupa fanatyków jeżdżących do Sosnowca czy Bytomia. To prawdopodobnie przyszłe spotkania Rakowa, jeżeli będzie w pierwszej lidze, tytułem uzupełnienia. Jednakże czy właśnie na tym ma to polegać? Czy miasto powinno dotować drużynę, która częstochowska będzie tylko z nazwy? Miasto w budżecie na 2017 rok na promocję przez sport planuje wydać 3 miliony złotych. To jest o 500 tysięcy mniej niż w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę fakt awansu Włókniarza Częstochowa oraz bardzo prawdopodobny Rakowa Częstochowa, zmniejszanie tej kwoty jest swego rodzaju kuriozum. Szanowni Państwo, czy o taki awans Rakowa do pierwszej ligi walczą kibice, sponsorzy, działacze? O awans, dzięki któremu nie będziemy mogli oglądać Rakowa przy Limanowskiego, a zamiast tego wyłącznie w transmisji telewizyjnej czy internetowej. W budżecie miasta proponuje się wiele inwestycji, których sensu nie podważam. Jednakże przypominam, że częstochowska piłka znajduje się w historycznym momencie. Ma niepowtarzalną szansę awansu do pierwszej ligi rozgrywek i wierzę, że już wiosną stanie się to faktem. Sięgając pamięcią do meczu z Koszarową Żywiec, jestem pewien, że Stadion Rakowa może być miejscem niezapomnianych wrażeń i silnych, dobrych emocji. Myślę, że Państwo wiedzą, o którym meczu. Miejscem, które na stałe zagości w kalendarzach Częstochowian, licznie stawiających się na kolejnych spotkaniach Rakowa. Tutaj zwrócę się do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, w ostatnich latach pozwoliliśmy zabrać sobie wiele. Utraciliśmy województwo, 30 tysięcy młodych ludzi wyjechało szukając lepszej przyszłości. Nie pozwólmy, by dalej nas ograbiano. Nie pozwólmy, by Raków w przyszłym sezonie rozgrywał swoje mecze w innym mieście. List podpisał poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Jaskóła i oczywiście z pełnym poparciem częstochowskiego zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji PiS-15. Ja bardzo dziękuję za głos i przekazuję list na ręce prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.